Cześć, to Marek Sekielski. Chcę Cię prosić o drobną przysługę. Wejdź na stronę sekielscy.pl/extra. Jest tam specjalne wydanie mojego podcastu o nałogach. Zajrzyj tam, by wesprzeć bardzo potrzebujących ludzi. Z góry dziękuję. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/sekielski. Zostań naszym patronem. Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Jak zawsze na początek wielka prośba o to, abyście subskrybowali nasz kanał. Udało mi się powiedzieć bez przejęzyczenia, żebyście zostawiali komentarze pod najnowszym odcinkiem Farbowania Życia i wspierali nas na Patronite. Dziś gościem Farbowania Życia jest moja klientka z salonu fryzjerskiego Ewa, bo ja tak też czasem werbuję ludzi, a to na Instagramie zachęcam, żeby do mnie pisać, albo werbuję na fotelu fryzjerskim. No bo wiadomo, fotel fryzjerski ma to do siebie, że tak człowiek sobie siedzi, gada i tutaj schodzą tematy na takie głębsze i życiowe. Ale pani kochana, ja widziałam, że pani byłaś w Portugalii. Tak jest. To co to za depresja, jak pani po Portugaliach się wozisz? No depresja ma to do siebie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Jak się wyjedzie do słońca, to jest lepiej. W zeszłym roku pamiętam, że nie, dwa lata temu, przepraszam, jak byłam w Portugalii, to miałam właśnie bardzo ciężkie przeżycia w związku z moją wyjątkową kondycją psychiczną. Było bardzo trudno, ale teraz się obeszło bez żadnych przygód, także zupełnie baterię naładowałam. Ale pogodę miałyście jakąś taką słabszą? Znaczy pogodę miałyśmy, no, w kratkę. No. Trochę się nasłoneczniłaś? Trochę tak, dbałam o to. Mój nauczyciel portugalskiego się śmiał, że jadę do Lizbony zimą, że na pewno będzie deszcz. Ja mówiłam, że na pewno nie. No i był. Trochę, pierwszy raz widziałam Portugalię i Lizbonę w deszczu. Moja kumpela kiedyś poleciała na podróż życia na Dominikanę w najgorszą porę. Nie widziała słońca ani razu. No nie ma żadnej foty na Instagramie z tego. No właśnie, no także my się tutaj opierałyśmy deszczowi. Jak trzeba było, to brałyśmy parasolki, ale rzeczywiście więcej było tych słonecznych dni. Także. A słońce ci duży daje power, tak, żeby przetrwać do wiosny i lata? Odczuwasz to? No właśnie, ja zawsze myślałam, że to jest taka trochę klisza, jak to się mówi, że ta depresja ci tak dokucza, jak nie ma słońca, ale ja widzę, że jednak mi dokucza bardziej, jak nie ma słońca, bo ten okres taki listopad do lutego, to naprawdę jest kruchutko i zresztą pani doktor mi zawsze mówiła, psychiatra moja, że powinnam właśnie w tych okresach jeździć na urlop gdzieś, gdzie jest słońce i tak rzeczywiście robiłam do czasu pandemii. COVID. Szkoda, że nie refundują tego słońca. Powinni trochę, mogliby, uważam, refundować, no, albo przynajmniej te lampy nasłoneczniające, tak, żeby pomagało. Od jak dawna ty się zmagasz z depresją? Wiesz co, myślę, że zaczęłam ją mieć w liceum. Tak mi się to zmieszało z nastoletnimi różnymi emocjami, hormonami i tak dalej. I dojechało mnie właśnie w liceum, jak byłam. Pamiętam, że dużo wtedy spałam. Moja przyjaciółka nawet zabrała mnie do swojej cioci, która była psycholożką, żeby tam ona ze mną pogadała, ale ona też nie bardzo chyba wiedziała, jak ten temat ugryźć. No i diagnozę dostałam, jak miałam 21 lat. Wtedy miałam rzeczywiście taki czas, że po pierwsze, to chyba było największe zaostrzenie w ogóle mojej choroby, bo ja nie wychodziłam wtedy z łóżka. W sensie to było naprawdę, no, mieszkałam wtedy jeszcze z mamą, z siostrą. Z siostrą dzieliłam pokój i rzeczywiście było tak, że nie wstawałam z łóżka. A wiedziałaś dlaczego? Wiedziałaś, co się dzieje? Czy właśnie nie wiedziałaś, co się z tobą dzieje? Nie, po prostu miałam taki magnes do tego łóżka. W sensie to nie jest tak, że ja coś tam szczególnego robiłam. Nie czytałam, nie oglądałam. Po prostu miałam tryb, patrzę w ścianę albo patrzę w sufit, jak się obrócę. I jakby załatwiałam potrzeby fizjologiczne w toalecie, ale poza tym jakoś nie spieszyło mi się do higieny. Wtedy też się wydarzyło jedno z moich najbardziej przykrych doświadczeń depresyjnych, mianowicie moi przyjaciele postanowili zrobić mi niespodziankę z okazji urodzin. I właśnie wjechali do mnie do domu z tym tortem i ze wszystkim, co lubię, i w ogóle to był przemiły gest i tak dalej. I nawet pamiętam, że moja siostra wtedy mówiła, bo uczestniczyła w tym spisku, że może byś się wykąpała,
A ja mówiłam, odwal się, nie chcesz się kąpać. Jakbym się chciała wykąpać, to bym się wykąpała. W ogóle zajmij się sobą, nie przeszkadzaj. No i rzeczywiście potem się wyjaśniło, czemu ona nalegała, żeby się troszkę ogarnęła. No to było bardzo miłe i niemiłe, takie, że tak powiem, ambiwalentne doświadczenie. Znaczy racjonalnie doceniałam bardzo to, że oni się tam wszyscy pojawili, bo ja wtedy nie mieszkałam w Warszawie, tylko jeszcze 50 kilometrów za Warszawą i rzeczywiście ci przyjaciele stąd i z różnych miejsc w Polsce tam się zjechali. Myślę, że to była taka może forma interwencji jakiejś. No, ale no, było to stresujące w każdym razie. Takie, no nie wiem, pewnie ty też masz takie doświadczenie, że czasami... W ogóle impreza niespodzianka, mnie stresują niespodzianki. No właśnie, że tak cię czasami ktoś zaskakuje tak. I potem... Ja, wiesz, trochę miałam... niby fajnie, ale ciężko. No ja miałam takie, wiesz, wrażenie, że oni są trochę może rozczarowani moją reakcją, a ja tak byłam tak zaskoczona, że zupełnie nic nie mogłam z siebie wykrzesać. No i krótko po tym doświadczeniu, dosłownie 2-3 miesiące, trafiłam do lekarza pierwszy raz i tam miałam diagnozę. Tam też mi zaproponowano szpital, żeby jakoś... wyprostować może ten stan. Ale ja też miałam takie poczucie wtedy, o czym ci tam wspominałam w naszych rozmowach wcześniej, że ja nie za bardzo sobie mogłam na takie szaleństwo pozwolić, bo też miałam akurat taką sytuację rodzinną, że byłam właściwie już u progu samodzielności, mimo woli, ale tak się akurat słyszało. Ile miałaś lat? 21. 21, no to już studia. Wiesz co, byłam w studium, bo nie udało mi się dostać na studia. Ale już po liceum już takie wkraczamy w dorosłe życie, hej, nie? Tak, potem się dostałam zresztą na takie wymarzone moje dzienne studia, ale wytrzymałam pierwszy, jeden semestr, bo potem niestety dojechała mnie depresja porządnie i ja wtedy wzięłam urlop dziekański, potem jeszcze wróciłam na studia, raz czy dwa, ale ostatecznie niestety nie udało mi się skończyć studiów i to jest też taka trochę przykra rzecz, bo system nie za bardzo jest łaskawy dla takich osób, które mają szczególne wymagania. I ja tak miałam po prostu. Najbardziej potrzebowałam chyba takiego indywidualnego trybu, żeby móc się uczyć, wiesz, kiedy był dobry czas po prostu, albo kiedy był zły, to nie za bardzo mogłam. A w tym złym czasie, w tym takim etapie, kiedy leżałaś w łóżku, zanim jeszcze trafiłaś do lekarza, to jak mama z siostrą pytały, co jest, co się dzieje, jak obserwowały, to co mówiłeś? Wiedziałaś w ogóle, co ci jest? Nie, w ogóle nie wiedziałam, co mi jest. I szczerze to ja nawet nie pamiętam tych rozmów. Ja myślę, że jakieś były bardziej może z siostrą, chociaż mama też miała swoje sprawy na głowie w tamtym czasie. I tak ja byłam już dorosła i nie za bardzo. Zresztą ja zawsze miałam takie usposobienie troszkę lenia, tak? Więc ja się bardzo lubiłam wylegiwać. No i może wtedy po prostu nikt nie zauważył, że ja się wyleguję. Wiele dup pod rząd, zupełnie nie wstając. Ja też miałam wtedy takie poczucie, że ja byłam w studium w tamtym czasie. Ja wtedy przestałam jeździć na te zajęcia do Warszawy, do studium, bo tak sobie myślałam, że skoro ja się i tak wszystkiego potrafię nauczyć, to po co będę chodzić do szkoły? Także po jakimś czasie od diagnozy depresji ta diagnoza się zmieniła na chorobę dwubiegunową. Takich etapów, że ja rzucam wszystko albo wyprowadzam się, rzucam pracę, bo przecież jestem taka wspaniała i nie potrzebuję pracować, wszystko się jakoś ułoży. To też miałam sporo. Tak? Robiłaś takie radykalne ruchy? Tak, robiłam. No i to, całe to moje takie wczesne życie po 20 było troszkę zwichrowane, dlatego ja bym nie chciała już do niego wracać. Ale myślałaś sobie, zanim jeszcze miałaś tą diagnozę choroby afektywnej dwubiegunowej, że no że właśnie jesteś młoda i że sobie próbujesz różnych, tak? Różnych miejsc pracy. No jakby nie ma jeszcze takiej odpowiedzialności. Mogę spróbować tego, mogę rzucić, mam dużo energii. Tylko, że ja miałam już tą odpowiedzialność, bo ja od 21 roku życia, chwilę po tej diagnozie, i po tym, jak dostałam leki, które mnie troszkę postawiły na nogi, to ja się wyprowadziłam z domu. I jakby mi już rodzice nie pomagali wtedy. Okej, a mimo to te takie mocne, radykalne, gwałtowne decyzje podejmowałaś. Twoje otoczenie reagowało właśnie, zanim jeszcze pojawiła się ta diagnoza? Jak twoje otoczenie cię odbierało w manii i w hipomanii, że po prostu jesteś taka kreatywna, pomysłowa i odważna? No myślę, że trochę tak. Ja też miałam zawsze bardzo wielu przyjaciół. Ja zawsze byłam
może nie duszą towarzystwa, ale może się było ze mną napić wódki i ogólnie potańczyć całą noc. I ja, to były jakby takie dwa oblicza. Ja bardzo wiele razy ten wątek mieliłam na terapii, bo miałam takie poczucie, że jest w tej mojej duszy, są jakieś dwie istoty. I po prostu nawet często myślałam o sobie, że jestem właśnie taką troszkę śliwką robaczywką, że taka ładna śliweczka, piękna, potańczy, pośpiewa. Ja w ogóle bardzo dużo szkoliłam z pierwszej pomocy w czasie właśnie, jak miałam hipomanię, bo jeździłam co tydzień na takie szkolenia weekendowe i po prostu w tygodniu pracowałam. No tak, nie musiałaś spać to w hipomanii, to sobie weekend też pracowałaś. I to po prostu trwało bardzo, bardzo dużo czasu. I no więc ja, moi przyjaciele, te co najbliżsi, serdeczni, to wiedzieli, że różne rzeczy się dzieją i jakby flagowali, że trzeba odpocząć czasem, że nie muszę na przykład robić wszystkiego i się podejmować wszystkiego. Ale jakoś tak myślę, że ta depresja podsycona tym, że jestem dzieckiem alkoholików, to jakoś mnie tak pchała zawsze do perfekcjonizmu i ja chciałam wszystko, co robię, robić na 200%. I rzeczywiście ja to robiłam. No a potem przychodziły te fazy, stany depresyjne i ja po prostu patrzyłam w ścianę, bo na nic więcej nie miałam energii. Czyli ta hipomania ci pomagała w tym perfekcjonizmie, bo miałaś jeszcze więcej siły, energii do zapierdalania, a potem no trudno, no depresja, no to leżysz. No. No tak, bo jak byłam na fali, to byłam na fali, to po prostu ja nie miałam nigdy takich stanów, że wykrzykiwałam, że jestem królową wszechświata, ale no byłam bardzo aktywna. W sensie naprawdę mogłam dużo z siebie energii wykrzesać jak na swój stan i myślę, że ci wszyscy ludzie, z którymi ja się spotkałam właśnie w czasie na przykład tych harcerskich szkoleń, oni zawsze na koniec tych szkoleń wypełniali ankiety i oni mówili, że optymizm i pozytywna energia są inspirujące. Ja tak myślałam, tak, są inspirujące. I nawet sobie zbierałam te ankiety przez długi czas i wracałam do nich w takich momentach, ale niestety jak masz taką zniżkę formy, jak ja mam taką zniżkę formy, to mnie te pozytywne słowa zupełnie nie... Ja sobie myślę, że ktoś nic nie wie. Nie, albo dał się nabrać, nie? Syndrom oszusta się włącza. Absolutnie. Syndrom oszusta i no i właśnie ta śliwka robaczywka, że z zewnątrz taki fajny człowiek, a przy bliższym poznaniu tyle mroku. A po ilu takich właśnie zmianach, hipomanii, manii, w depresję, udało się zmienić tą diagnozę? No myślę, że to trwało 5-7 lat. I pytanie, czy ty w ogóle mówiłaś lekarzowi o tych cudownych, euforycznych stanach? Bo wiele osób, które gościłam w Farbowaniu Życia, opowiadały o tym, że ta diagnoza tak długo trwa, no bo o tym, że jest zajebiście, to się psychiatrze nie opowiada, tak? No, tylko jak jest źle. No. Znaczy, no jak było zajebiście, to ja na przykład przestawałam brać leki. Tak no i sobie myślałam, jest tak zajebiście, ja już nie muszę brać żadnych leków. Przecież ja jestem zdrowa. No i to trwało tam 3 tygodnie, 4 tygodnie, 5 tygodni, gdzie ja po prostu tak zjeżdżałam powoli, aż pacnęłam i znowu byłam takim trochę żywym, zwłaszcza intelektualnie. I co, po tych paru ładnych latach, 5-7 powiedziałaś, tak? Że dopiero wtedy się pojawiła ta diagnoza, ale była jakaś taka mocna mania. Co się stało, że jednak do tej diagnozy doszło? Pamiętasz? Wiesz, to chyba tak zupełnie się te moje hipomanie zakończyły i to się zmiękło w moim życiu z rozstaniem z pierwszą partnerką, po którym ja byłam tak zrozkotana, choć dziś nie mogę tego zupełnie objąć umysłem, bo ten związek trwał tam parę miesięcy, ale ja byłam tak zrozkotana. Ale wtedy był to koniec świata. No, był to koniec świata, ja nie mogłam zrozumieć czemu, po prostu ktoś mi złamał serce. Znaczy ja zdecydowałam o rozstaniu, ale i tak miałam takie poczucie, że moje serce po prostu zostało złamane i rzeczywiście wpędziło mnie to w taki stan, z którego ja sama nie mogłam wyjść, przyjaciele nie mogli wyjść, moje siostry na przykład, czy kuzynki, siostra cioteczna i rodzona, one po prostu przyjeżdżały do mnie i zostawały tyle, ile mogły dzień i noc. I moi przyjaciele z pracy również wtedy u mnie nocowali. Po prostu ja w ogóle nie byłam sama przez parę tygodni, a potem zdecydowałam, że właściwie to dobrze byłoby pójść na terapię. No i tę terapię, bo to była wtedy pierwszą terapię miałam, przeszłam i ja potem regularnie wracałam na tę terapię z różnych powodów i różne wyzwania tam, z różnymi rzeczami się mierzyłam, ale wtedy przestałam mieć hipomanię chyba dlatego, że bardziej w tych terapiach się uczyłam trochę zarządzać swoim potencjałem.
aż doszłam do teraz, gdzie rzeczywiście wiem już, umiem wyłapać, że coś się dzieje. No i teraz już nie popełniam takiego błędu, że rezygnuję z kontaktu z lekarzem i właściwie od wielu, wielu lat jestem w stałym kontakcie z lekarzem, żebyśmy mogli wspólnie, nawet jeśli mam przyjść na wizytę i powiedzieć jest okej, okay, no to przynajmniej wspólnie monitorujemy ten temat. Ale tak, jak rozumiem, tych hipomanii już nie masz, tak? Czy to się jakoś tak wyciszyło? Nie mam. Nie masz? No, bardzo często, zwłaszcza teraz od początku pandemii, nie od początku, to byłoby nieuczciwość, początek mi się podobał, bo Jezu, można było... super, nie trzeba było wyłazić. Nie trzeba było wychodzić z domu, mieć kontaktu z ludźmi, nikt nie chciał. Więc ten początek pandemii, te pierwsze 3 do 6 miesięcy były wspaniałe, ale potem jak mnie sieknęło, no to było elegancko. No wtedy się nauczyłam już zupełnie wyłapywać, kiedy są te gorsze momenty. Z różnym skutkiem, bo ta pandemia mnie bardzo dojechała w taki zupełnie nieoczywisty sposób, bo ja po prostu zaczęłam mieć coś, czego wcześniej nie miałam, czyli napady lęku. I to takie, one się działy kilka razy dziennie. Codziennie, jak wieczorem się kładłam spać, to codziennie miałam napad lęku po prostu z takim zwaleniem serca, z dzwonieniem w głowie, ze wszystkim. Pełne po prostu spektrum. Taki atak paniki klasyczny, tak? No, taki napad, tak. Okay. Tak. No i to mi się zaczęło jesienią i ja właśnie teraz prowadzę ten dziennik, więc w tym roku, jak miałam powtórkę z rozrywki, z końcem wakacji, no to już widziałam, że w zeszłym roku było to samo o tej samej porze. No i w zeszłym roku Jezu, tak, COVID trwa 2 lata, to w ogóle jest. To jest szok. Gdzieś nie? Tam umknął ten jeden rok. Ja też mam takie poczucie, że to jest, mówimy o 2019, gdzie ten 2021 minął, nie? Że to są 2 lata tej pandemii, tej fali zamykania, otwierania w tej z powrotem i no i głupiejemy w tym, nie? Tak. Co tu się w ogóle działo przez te... Od 2 lat żyjemy w świecie, jakiego nie znaliśmy. To już samo może wpłynąć. Zresztą no, wszystkie badania i statystyki wskazują na to, że wielu osobom się pogorszyło w pandemii. Mhm. Ja miałam to szczęście, że tydzień przed ogłoszeniem pandemii zaczęłam kolejną terapię, więc byłam w terapii od właśnie marca 2020 do czerwca 2021, więc cały ten gorszy czas, który miałam właśnie na jesieni 2020 roku, przeszłam już pod opieką terapeuty i to było... No. A to dzisiaj jakoś jesteś w stanie stwierdzić, czy to ci się nakładało na pory roku, na wydarzenia w życiu, czy nawet na te fale pandemii, bo ja jak patrzę po sobie, to rzeczywiście w tych falach pandemii, ale nie to, żeby mnie to jakoś tam dotykało fizycznie, bo też nie miałam COVID-a, ale ten natłok newsów, nie? I bijący zewsząd, że tu zamykają, teraz to zamykają, teraz są obostrzenia. Mnie 2 razy dotknęło zamknięcie salonów fryzjerskich, więc wtedy było tak gorzej. I jednak tymi falami trochę funkcjonowałam, a ty raczej pory roku na ciebie wpływały, czy stan w ogóle w życiu? Ale jak powiedziałaś, to sobie tak zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem to nie było takiego, nie było zbieżne, bo... Tak, bo to była początek, wiosna zawsze i taka jesień późna. Nie? Ten początek pandemii, nie wiem, czy ty pamiętasz, my się tak bardzo stresowaliśmy tym, że jest już 30 zachorowań. Tak. I że po prostu jesteśmy zamknięci w domach, jeżdżą po ulicach te auta i one I coś tak, wykrzykują. Te krzykaczki, to było straszne. Tak, i ja mam taką notatkę, z której się śmieję do dzisiaj właśnie w pamiętniku, w dzienniku, bo on tam... Pamiętnikiem nie jest, bo na każdy dzień są 4 wersy, więc nie można się za bardzo rozpisać. Ale mam taką notatkę, że praca, posiłek i spacer. Ile jeszcze będziemy żyć w takiej rutynie? No i potem tak się wydawało, że może ze 2-3 miechy, nie? Że do lata. No my chcieliśmy na jesieni wrócić do biura, a nie wróciliśmy do dziś, także pracujemy z domu. Ale co chciałam powiedzieć, że ja wtedy na jesieni 2020 roku jakby już czułam taki niepokój w związku z tym, że nie pojadę do Portugalii na Sylwestra znowu, tak jak na przełomie 2019 i 2020 roku, bo Portugalia to jest takie moje miejsce na ziemi. Ja tam przynajmniej odkąd pojechałam pierwszy raz 7 lat temu, to jeżdżę tam co roku i to jest takie miejsce, które mnie zupełnie resetuje, w sensie ludzie są mili, jest przepięknie wszędzie, jest pyszne jedzenie, jest po prostu słońce. I ja bardzo chciałam, miałam takie poczucie, że wytrzymam ten 2020 rok, wytrzymam do tego Sylwestra w Portugalii. A potem
w tej właśnie drugiej fali na jesieni ja sobie uświadomiłam, że ja chyba nie pojadę. No i pamiętam, jak jeszcze walczyłam, rozmawiałam z naszą wspólną znajomą Kasią. Kasia mówiła, jak twoja partnerka się pojechać, to jedź sama. No i ja wtedy mówiłam, pojadę sama. Przez chwilę tak myślałam, że to jest w ogóle wykonalne, ale potem po prostu to tak we mnie wsiąkała we mnie ta świadomość, że to jest w ogóle już abstrahując od tego, że ja bardzo chcę, tak jak dziecko po prostu. Ja się tak kłóciłam z tą moją partnerką, tak tupałam i mówiłam, ale ja chcę tam jechać. No, a potem się okazało, że to po prostu, znaczy musiałam sobie to uświadomić, poczuć, że to po prostu byłoby bardzo niemądre. No, a potem sytuacja się rozwiązała, bo zdaje się, że Portugalia się zamknęła na Polskę, w ogóle na turystykę. No i, no i my tam nie pojechałyśmy. No i myślę, że to pierwszy, ten pierwszy kryzys, który miałam w pandemii, był właśnie z tym związany. Że ja jakby, że wszystkie moje plany się nie udały. Czekasz na coś, co wiesz, że będzie super. I jest dla ciebie, no tak jak sama mówisz, resetem, nie? I nagle dupa, tego nie będzie. Tak, zwłaszcza, że w wakacje też miałyśmy jechać do Portugalii. Potem chciałyśmy pojechać, wiesz, no blisko, do Wilna. I też wprowadzili zakaz dla podróżujących z Europy do Wilna. I ja chciałam tylko tam na weekend pojechać. No i po prostu miałam takie poczucie, że wszystkie moje plany na ten rok się sypią. No i to był taki czas, kiedy przestałam spać. No i ten sen w ogóle był zawsze taki w mojej depresji ważny, istotny, bo ja bardzo dużo spałam, jak było źle, ale też potrafiłam przestać spać. To mi się zdarzało w hipomaniach często, że ja przestawałam spać i miałam tą energię cały czas, bo byłam taka napędzana no, chemią mózgu trochę. Ale zdarzyło mi się kiedyś, że po takich 2 tygodniach niespania, oczywiście jakieś tam drzemki były, bo chyba się nie da przeżyć 2 tygodni niespania. No, nie. Ale więc coś tam sobie kimnęłam gdzieniegdzie. Wsiadłam do taksówki, pan zapytał mnie, gdzie jedziemy i ja nie mogłam sobie przypomnieć, gdzie mieszkam. I musiałam, jeszcze wtedy w dowodzie były adresy, więc po prostu spojrzałam. Wciągnęłam dowód, spojrzałam, podałam panu adres, pojechałam. Ale i ten sen zawsze jest takim, i mój lekarz też to wie, że to jest taki sygnał alarmowy, że coś się dzieje. I ja wtedy na jesieni 2020 przestałam spać. No i ten czas od września do listopada, to po prostu ja wtedy próbowałam 10 leków psychotropowych, takich. Na sen, tak? Takich dedykowanych? Ogólnie wyciszających, przeciwlękowych, dla schizofreników, Xanaxu, różne rzeczy. I ja po prostu nie spałam. I ja się bałam, że to się, wiesz, skończy w końcu psychiatrykiem. Bo... No tak, bo jak już zaczęłaś tracić pamięć, nie? Jak mówisz, tak. że taksówkarz cię... Ja miałam to samo, wiesz, wysiadłam kiedyś po tygodniach niespania, nie pamiętałam na jakiej stacji metra wysiąść, jak w TVP pracowałam. Lata jeździłam i nagle nie wiedziałam wysiąść, nie? Więc już widziałam, że jest źle, bo tracę w ogóle pamięć. No to rzeczywiście byłaś już na skraju takiego kumania, nie? Tak. No a potem jakieś tam leki zadziałały na parę miesięcy, a potem mnie dopadł COVID. No i po tym COVID-zie ja bardzo ciężko go przechodziłam. Naprawdę wspominam to jako najgorszą chorobę chyba w swoim życiu. Miałam taki moment, że takiego, wiesz, życie jest takie cenne, chwytaj dzień. I nie tak martw się, nie zamartwiaj się. Tak, tak. I jest tak bardzo cieszyłam po prostu każdym dniem, jak już się lepiej poczułam, bo to naprawdę prawie chorowałam 4 tygodnie, więc potem jak już nie czułam dyskomfortu w ciele, to byłam taka szczęśliwa i tak mnie niósł ten entuzjazm przez parę miesięcy. W wakacje udało mi się nawet wyjechać za granicę, poznać adoptowaną córkę moich przyjaciółek, co było dla mnie wspaniałym doświadczeniem i też się tym tak naładowałam pozytywnie i do dziś sobie oglądam zdjęcia dzidziulka, jak mi jest po prostu jakoś gorzej. A potem na jesieni znowu, i nie wiem, jak po prostu za dotknięciem jakiegoś po prostu ogona diabła, nie wiem co to było, ale przez 16 tygodni nie spałam. O, fuck. No i 4 miechy. I to naprawdę było, no, to było po prostu coś strasznego, ponieważ ja pracuję kreatywnie. No i jakby moja praca była dla mnie tak strasznie trudna w tym okresie.
Ale byłaś w stanie w ogóle być kreatywna? Powiem, jak nie powiem śpisz? Ci tak, ten mój wewnętrzny perfekcjonizm, on pcha mnie do tego, żeby ładować całą swoją energię w pracę. Mhm. Więc ja wstawałam wtedy, w tamtym czasie. Ja w ogóle, mi się zlewały dni, zupełnie nie pamiętałam jakichś różnych szczegółów, w co byłam ubrana, co jadłam na śniadanie, czy ktoś do mnie dzwonił wczoraj, czy to było przedwczoraj. Czy jest środa, czy listopad, no. Dokładnie. I całą tą energię wpakowałam tylko w to, żeby włączyć komputer, usiąść przy mailu i starać się odpowiadać na różne potrzeby swoich klientów i firmy, tak żeby się nikt nie zorientował, że coś jest nie halo. Ja przestałam w pewnym momencie czytać. Czy ostatnią książkę przeczytałam w sierpniu i przestałam czytać, ponieważ ja czytam, ale zupełnie nie rozumiałam, co czytam. Zaczęło mi brakować słów. I pierwszy raz w życiu wtedy wzięłam, czy teraz na jesieni, zwolnienie od psychiatry po prostu, bo już byłam tak strasznie tym zmęczona i też trzeba było jakieś leczenie wdrażać, a ja już byłam wykończona tym, że ja wdrażam za każde te nowe leki, próbuję, a jestem po prostu nieprzytomna i mi jest trudno pracować, bo jakby te leki to już były takie mózgotrzepy, że ja zupełnie... No tak, szłam spać, tylko budziłam się rano i w ogóle miałam zawroty głowy, nie za bardzo wiedziałam, co się dzieje. No i trudno jest pracować kreatywnie, jak się ma takie samopoczucie. No i mi się zdarzało po prostu, ja nawet zaczęłam płakać, chociaż ja na co dzień nie płaczę, ale po prostu płakałam już z takiej bezsilności, bo tak sobie myślałam, Boże, ludzie są normalni, ludzie mają normalne życie, jest im ciężko, wszystkim w pandemii, jest im wszystkim ciężko na jesieni, a ja po prostu nie mogę się ogarnąć. Czemu nie mogę być normalnym człowiekiem? A co psychiatra na ten problem ze snem i z tymi lekami dosyć już mocnymi, a że ty dalej nie śpisz? Że to jest tak intensywne, to niespanie. Martwił się, ale ja też zmieniłam lekarza, bo w pandemii się stało, tak jak powiedziałaś, pogorszyło się wielu osobom i terminy na przykład ja potrzebowałam natychmiast się skontaktować z lekarzem, a termin miałam na przykład za 45 dni. No to w mojej sytuacji to w ogóle nie było rozwiązania, nie wchodziło w grę, więc ja zmieniłam lekarza na taką młodą panią doktor i ta zmiana była dobra, bo ona też wprowadziła dużo takich jakościowych zmian w moje życie. Oczywiście sztorcowała mnie, żebym dbała o styl życia przy depresji, na który trzeba zwracać uwagę, ale też doprowadziła to spanie do porządku też metodą prób i błędów, nie poszło wcale tak łatwo, plus dodała mi taki lek, który na dzień, co nie było nigdy praktykowane, ponieważ moim przecież głównym problemem był sen, który ona mi tu powiedziała, że może mi się na początku będzie chciało wymiotować, ale po jakimś czasie będzie poprawiał funkcje poznawcze, czyli pamięć, koncentrację i ja po prostu... Wreszcie, nie? Tak, sobie pomyślałam, Boże, i rzeczywiście, tylko że nic się nie zmieniało przez pierwsze parę tygodni, ale pod koniec pierwszego opakowania leków, czyli pod koniec czwartego tygodnia, ja nagle poczułam po prostu takie... Wow, mogę coś napisać i nie zajmuje całym mi to zdaniem. 3 dni. Całym zdaniem. Normalnie, bo ja nie miałam nigdy problemów z pisaniem. I to był też dla mnie taki duży wyznacznik i duża bolączka, że ja w mojej pracy dużo piszę, ale ja piszę na zasadzie mam napisane. W sensie mi rzeczy przychodzą, słowa przychodzą bardzo szybko do głowy. I to, że ja na przykład coś, co zajmowało mi jedno popołudnie, zajmuje mi 3-4 dni, dla mnie osobiście było po prostu bardzo trudne. Taka bezsilność, nie? W ogóle chcesz, tak, to dopiero mi się jakby w tym czasie włączył syndrom oszusta, że ja sobie myślałam, Boże, ktoś mnie zatrudnił, bo ja tak świetnie sobie radzę ze słowem, a ja po prostu... To nie. No nie, no beznadzieja. Oczywiście ja się wyrabiałam z pracą, wszystko było zrobione, ale ten wysiłek, jaki musiałam wkładać w pracę, to naprawdę... był ogromny. Ja jakby nie miałam już potem przestrzeni na nic innego. Na czytanie, na oglądanie, na spotkanie z znajomymi. Bardzo wiele... Na gadanie z kimś, nie? Bo jak całą energię skupiasz na tym, żeby jednak dogadać się z kimś w pracy, można na tym pieprzonym Zoomie się spotkać, na callu, maila napisać, no to już potem nie masz siły gadać, nie? My akurat wszyscy mamy tak w naszej pracy, bo ja pracuję w agencji, że my...
każdy jest zagoniony i każdy po prostu goni swój własny ogon. Robot jest dużo i my się tak często nie zdzwaniamy z wizją, tylko ewentualnie piszemy na czacie i szybko sprawę załatwić, więc to było okej. Okay. Ale ja na przykład reagowałam atakiem paniki na telefon. Jak dzwonił do mnie telefon, to ja po prostu mnie odpinało. I na przykład... Też ta moja depresja to jest może głupia, ale znak naszych czasów. Widać ją na moim Instagramie, ponieważ ja postuję na przykład regularnie co tydzień, a potem jest przerwa półroczna, ponieważ ja nie jestem w stanie nic napisać. I tak miałam ostatnio. Że cichutko siedziałaś, tak? Nic dobrego. A takie paniki od jak dawna ci towarzyszą? No właśnie... Nazwałam je, myślę, z dwa lata temu. Okay. Ale miałam je już wcześniej. I nie wiedziałaś, co to, nie? Nie wiedziałam. No. Dlatego, że ja mam nadciśnienie. I ja zawsze myślałam, że to, co się ze mną dzieje, to jest skok ciśnienia. I dopiero... No to, bo to tak w sumie, tak można odczuć, nie? Tak. I dopiero w tej Portugalii, jak byłam, zadzwoniłam do mojego przyjaciela, który jest lekarzem. I on mi powiedział, no ale mierzyłaś ciśnienie? Bo ja oczywiście, jak tylko tak się czułam, to zaczynałam brać takie leki hipotensyjne na obniżenie ciśnienia. I on mówił, ile jej wzięłaś? I ja mówiłam na przykład 6. A on mówił, ale zmierzyłaś sobie ciśnienie? I mówiłam, nie. On, to idź do jakiejś apteki, zmierz sobie to ciśnienie, bo nie jest tak łatwo podnieść ciśnienie, jak obniżyć. No idź sobie po prostu, zmierz to ciśnienie. No i potem ja zaczęłam przy każdym takim dyskomforcie, że miałam takie poczucie, że mam skok ciśnienia w cudzysłowie, mierzyłam sobie ciśnienie i po prostu widziałam czarno na białym, że ono nie jest podwyższone. Nie mam skoku ciśnienia. No to musiałam zacząć stawiać czoła temu, że to jednak to nie jest ciśnienie. A długo ci zajęło w ogóle skumanie, że po ataku paniki trzeba dojść do siebie, ale nie tylko tak, że on się skończy, tylko że to, co się z tobą dzieje z umysłem, z ciałem, to może trwać jeszcze parę godzin. To takie dziwne uczucie jest. Mam. Ja na przykład tak mam, że okej, mi ten atak paniki trwa chwilę, już przestałam kurwa robić najgłupszą rzecz na świecie, czyli rozchodzić go albo udać, że nic się nie stało. Nie, po prostu mu się poddaję, a potem te parę godzin jest takie... Ja dalej w tym odrealnieniu lekko, wiesz, lekko jestem, no. Znaczy, no to ja jeszcze sobie nie nauczyłam się radzić sobie z tymi atakami i jakoś tak konfrontować z tym. Ja zdecydowanie jestem na etapie zróbmy tak, żeby to się nie działo i żeby tego nie czuć, więc ja najczęściej biorę hydroksyzynę, albo dwie, albo trzy, różnie. Po prostu zwykle to pomaga. W większości przypadków. Ja po prostu wręcz mam takie uczucie, że to mi puszcza, ja to fizycznie czuję, jak mi puszcza, nagle przestaje mi dzwonić w głowie i to jest dla mnie znak, że mogę się, wiesz, oddalić do swoich rzeczy. Jakby ja nie daję sobie właśnie tej przestrzeni na to, żeby trochę tak okrzepnąć. Mi na przykład jedna dziewczyna opowiadała, że przez kilka dni po ataku paniki ona nie jest w stanie czytać, w ogóle się skoncentrować. Ktoś inny opowiadał mi, że po prostu idzie spać na ileś godzin, nie? Że w ogóle tak też bardzo indywidualnie czasem ciało daje znać i wreszcie jak to zidentyfikujesz, no to rzeczywiście warto sobie pomóc. Ja na przykład miałam ostatnio atak paniki na korcie do squasha. A wcześniej miałam tylko w supermarkecie, nie? No bo dużo, bo dźwięki, bo coś. I mówię, kurwa, no jestem na korcie do squasha, jakby jest super. O co chodzi? I zaczęłam tracić ostrość. W ogóle nie powiedziałam tego, wiesz, taki, że oddech, tak jak w tym Carrefourze stałam i oddech, tylko zaczęłam tracić ostrość na tym korcie. I coś czułam, że ta ostrość, ale tak zaczyna być nierealnie. I oczywiście tylko, że dobra, się napiję wody i luz. Rozchodziłam go bardzo mądrze, nie? I to trzyma dalej, trzyma. Może przerwę. Nie. I ja dalej wchodzę na ten kort i nie mam ostrości, więc w ogóle jakieś tak dziwne, że zamiast powiedzieć od razu, aha, tak, to jest coś dziwnego się ze mną dzieje, dam sobie chwilę. No, bo mam wrażenie, że o tym się tak mało mówi jeszcze, o napadach lęku, że trochę nie wiemy, jak to obsługiwać, no, bo o depresji już troszkę więcej się mówi. O chorobie afektywnej dwubiegunowej też trochę więcej, ale ci, którzy mają nerwicę lękową i ataki paniki, wołają, że hello. No. Atak paniki nie wygląda tak, jak nam się wydaje, że wygląda. Nie? Tam nikt nie krzyczy. Jak dziennikarze pokazują w telewizji śniadaniowej. No, tak. Ja nie umiem tego obsługiwać do dzisiaj. W sensie ja po prostu staram się sobie pomóc tą hydroksyzyną
i to często, często pomaga, ale no najdziwniejsze jest dla mnie, najtrudniejsze w ogóle wyłapanie tego momentu, z jakiego powodu to się dzieje, co się dzieje. Ostatnio miałam taki atak paniki, że naprawdę myślałam, że umrę zaraz, bo zaczęło mnie jeszcze boleć serce i tylko, że wtedy wiedziałam, na jakim tle to jest. Mianowicie wzięłam ostatnią tabletkę takiego leku, który mi pomaga spać. I przypomniałam sobie, że jak ostatnio próbowałam go kupić, tego nie było w aptece. I musiałam czekać, poszłam po niego w piątek i on był do odbioru w poniedziałek dopiero, a był piątek. Był czwartek. Czyli wiedziałam, że pójdę po niego znowu w piątek. No i tak mnie to... Najpierw uświadomiłam sobie, kurczę, nie zrobiłam zapasu tego leku. No i tak sobie tylko pomyślałam. I potem nagle, jak już leżałyśmy w łóżku i oglądałyśmy coś, to ja po prostu poczułam, jak mi się zaczyna nakręcać, że i ja mówię, nie no, muszę wyjść, nie? Muszę iść do łazienki, bo niestety u mnie to jest tak, nie mam na drugie, nie, na drugie mam po babci, na trzecie mam somatyzację, więc ja natychmiast musiałam iść do łazienki i po prostu tam siedzę i mówię, Jezu, co w ogóle się dzieje? No więc mierzę ciśnienie, tak? Bo sobie myślę, może mam skok ciśnienia. No ale jak zaczęło mnie boleć serce, znaczy zaczęłam mieć taki ból w klatce piersiowej i powróciłam do tego łóżka, no i staram się nie mówić o tym, że coś się ze mną dzieje, ale potem mówię, kurde, ale jak na przykład ja zaraz umrę, a ta moja partnerka nie będzie wiedziała, że coś się takiego działo, to i powiem. I powiedziałam mi, wiesz, bardzo się zdenerwowałam. Czym się zdenerwowałaś? Wiesz, zdenerwowałam się tym, że nie mam tego leku na sen już. No i jakby, jak to powiedziałam, wzięłam sobie dwie hydroksyzyny, bo od razu po prostu ja miałam takie poczucie, że zaraz nie wiedziałam po prostu, jak mogę zakończyć ten mój zły stan. To takie, to po prostu ten dyskomfort, który miałam w całym ciele. I okropne wtedy się ma myśli, jak można to skończyć i żeby już nie mieć tego dyskomfortu. No ale mi na szczęście pomogły te dwie hydroksyzyny. Skorzystałam z takiej rady, którą też nasza wspólna znajoma Kasia kiedyś mi podała. Ona powiedziała, że jak ma natłok myśli, to ona sobie to wszystko nagrywa, co jej chodzi po głowie. Ja też to wtedy zrobiłam i zapisałam sobie, że muszę zadzwonić rano do apteki i uprzedzić ich, że ja dziś przyjdę po ten lek, żeby oni mi go zamówili, jeśli go nie mają. I w ogóle potem, jak analizowałam tą sytuację, to doszło do wniosku, że to było absurdalne, ponieważ ja mam inne leki nasenne. I gdybym, wiesz, była w takiej sytuacji, że nie mam tego leku, to mogłabym wziąć sobie coś innego. Tak. I że ja oczywiście mam w związku z tym drugim lekiem taki problem swój psychologiczny, że on uzależnia. I ja zawsze się boję, że jak go wezmę na przykład piątek, sobota, niedziela, to już koniec, to już nie będę mogła bez niego spać. Więc staram się go nie brać. I tak się zafiksowałam na tym, że nie mogę go brać, że w ogóle nie byłam w stanie racjonalnie siebie uspokoić tym, że ja przecież, to nie jest tak, że ja nie będę spać przez te trzy noce, bo ja mam ten lek. I jak pójdę spać? Straciłaś kontrolę trochę, nie? W pewnym momencie straciłaś kontrolę, bo nie miałaś tego leku, o który ci chodziło. Tak, plus mi nie zdyknęły kulki trochę w mózgu. I straciłaś kontrolę w tej sytuacji. Tak, no i atak paniki gotowy. Nie? Tak. No i to było straszne. Ja miałam potem w ogóle w tym okresie, kiedy ja nie mogłam spać, to zawsze jak się kładłam do łóżka, to miałam na dzień dobry atak paniki, ponieważ ja miałam tak złe skojarzenia z tym łóżkiem. Ja już się zastanawiałam, Boże, może ja muszę spać w innym pokoju, może ja muszę zmienić łóżko, może ja muszę zrobić to przemeblowanie. Ostatecznie nic nie zmieniłam. I tylko po prostu poddałam się temu leczeniu i jakby trochę się poddałam tej sytuacji, bo też bardzo dużo czytałam i też ta pani doktor Nowa nade mną pracowała i ona powiedziała, jak się nie wyśpisz, to się nie wyśpisz. Tak mówią psychiatrzy o bezsenności. Nic się nie stanie, jak się nie wyśpisz. No to nie będziesz spać jedną, dwie czy trzy noce, a czwartej zaśniesz, bo już ciało będziesz mieć zmęczone. No ale trudno tak się na to pogodzić, jak się ma właśnie taką żyłkę perfekcjonisty. Na przykład jak się chce dobrze pracować, żeby nikt się nie kapnął, że coś jest nie tak. Ale ja na przykład teraz jak miałam, mam go cały czas, ten drugi epizod depresyjny, który mi się objawił bezsennością, czego się absolutnie nie skumałam, bo też nie bardzo wiedziałam, z czym ta depresja się je, to poszłam do psychiatry, że nie śpię i on powiedział, że bez leków. Jak to bez leków? Że naturalny rytm przywrócimy, tak? Tą higieną snu. Jak to bez leków? Byłam tak przerażona, że ja mam coś sama zrobić. No i powiedział mi, że mam wstawać o 7
rano, chociażbym zasnęła o 6.20. Przez parę, i że czwartego dnia, tak jak mówisz, ten organizm padnie, nie? I rzeczywiście tak było. No pierwsze parę dni byłam trupem i chciało mi się płakać cały dzień, bo marzyłam o tym, żeby położyć się spać. No, ale gdzieś tam zrobiłam milion rzeczy i ja tego czwartego dnia, wiesz, już mi się to jakoś wyregulowało. A ty, jak bierzesz te leki na senne, to są takie dłuższe fazy, kilkumiesięczne tego leczenia i potem jakoś wychodzisz właśnie tą higieną snu z tego? Czy na stałe już masz na tak doraźnie, że nie możesz spać? Powiem ci, że nie umiem na to odpowiedzieć, bo na pewno jeśli chodzi o farmakoterapię, no to raz w życiu nie brałam leku przez pół roku. Nie przez pół roku, to za dużo. Przez, wydaje mi się, 2 lub 3 miesiące. No i bardzo szybko zaczęłam mieć problem ze snem. Więc ja rzeczywiście, jak ktoś mnie pyta, całe życie będziesz brać te leki? Tak. To ja mówię, tak, no to wygląda, że całe życie będę brać te leki. No i teraz akurat ten sen się udało unormować, ale ja po prostu biorę na stałe lek na uspokojenie, bo ewidentnie tu tkwi problem, że jestem cały czas taka pobudzona. Plus lek, który z tego, co czytałam w ulotce, którym się leczy alergię. I on ma takie działanie uboczne, że usypia bardzo. Więc biorę taki lek na alergię i biorę taki lek uspokajający i myślę, że no, mam cały czas, jeszcze jestem przed kontrolą styczniową, ale pewnie myślę, że do marca to tak będzie, dopóki nie wyjdzie słońce. Ale nie zamierzasz tak udowadniać sobie i całemu światu, że zejdę z leków, taka będę odważna i mądra, i zejdę z leków. No nie, to się akurat zawsze źle kończyło, jak ja próbowałam zejść z leków. Nie, na pewno nie i na pewno już nie sama, bo to chyba jest największa pułapka całej tej choroby w ogóle, że jak się już dobrze czujesz, to sobie myślisz, ej nie, jest zajebiście, już nie muszę brać leków. No potem spoko. Szybko się przepraszasz z tymi lekami, tak. Nie? Tylko, że no to jest... Ja zawsze schodziłam z lekarzem, z leków, ale jakoś teraz nie mam jaj, odwagi i jeszcze chyba nie teraz, nie? Że, no, a na pewno nie w styczniu, przecież to jest na jakieś może koło czerwca pomyślę, jak już włączą światło z powrotem. Tak, naturalne. A co ci daje terapia? Ja w ogóle mam takie podejście do terapii, że to jest takie miejsce, w którym ja się mogę odgadać, ponieważ bardzo mi jest trudno odgadywać się na przykład z przyjaciołom czy partnerce, zwłaszcza mojej partnerce, ponieważ wchodzę z założenia, że ona nie jest moją terapeutką i nie powinna trochę dźwigać moich ciężarów razem ze mną. Znaczy każdy ma swoje bagno, sorry. No, no być może ktoś się z tym nie zgadza i wiem, że są, nawet wokół mnie są różni ludzie i oni właśnie lubią wszystko dzielić ze swoimi partnerami i partnerkami, a ja właśnie tak bardzo nie lubię, bo też myślę sobie, że nie po to się ludzie wiążą, żeby być dla siebie ciężarem, no. I jakby moja partnerka na samym początku, jak zaczęłyśmy się spotykać, sobie zażartowała jakieś choroby psychiczne. No i ja jej powiedziałam, no właściwie to akurat tak się składa, że no, tak? Akurat tak? No i jakby ona wie o tym, że mam takie trudniejsze okresy i całkiem nam się mimo tego dobrze żyje. I więc terapia jest takim miejscem dla mnie, gdzie ja mogę troszkę się odwentylować. I teraz na przykład moja nowa pani doktor wysyła mnie na terapię, żeby, ponieważ wie, że mam już takie duże doświadczenie terapeutyczne, żebym spróbowała terapii w innym nurcie niż te, w których pracowałam, żeby zrozumieć, skąd się bierze ta bezsenność, bo gdzieś tam to... No ona tak, to też wynika ze środka, kurczę, nie? Tak, no. Gdzieś coś jest. A w jakich nurtach miałaś terapię? Ja miałam w nurcie psychodynamicznym, humanistycznym próbowałam, ale tutaj niestety do mnie to nie trafiło. Być może nie było tej chemii między mną, a wtedy panią terapeutką i ostatnio miałam w nurcie systemowym. No i najbardziej lubię niestety ten psychodynamiczny, bo on tak bardzo zostawia piłeczkę po stronie pacjenta i to mi odpowiada. Ile czasu jesteś już w terapiach różnych? Myślę, że ze 12 lat. Tylko każda terapia była troszkę pod innym kątem. Bo te pierwsze, ja miałam do przepracowania całe swoje życie rodzinne, plus jakby kwestie samooceny. Potem kolejna była taka przypominająca te tematy i ostatecznie się z nimi rozprawiająca. A potem na kolejną poszłam, jak zaczęłam swój związek
który trwa teraz już prawie 8 lat, ponieważ okazało się, że te wszystkie moje mądre rzeczy, których się nauczyłam w terapii, nie jak się mają w praktyce i jakby wychodziły zupełnie jeszcze inne rzeczy ze mnie. No a tę ostatnią miałam w związku z takim czymś, co nazwałyśmy z moją koleżanką kryzysem połowy życia. Miałyśmy takie poczucie, że to jest właśnie nasza połowa życia, a my w tym życiu nic nie osiągnęłyśmy. I jeszcze ja miałam takie poczucie, jak miałam 35 w tym roku skończyłam, że to już jest pół. Że będzie jeszcze tylko 35. No, ale jak miałam 36, to już miałam swój pierwszy kryzys połowy życia. I co, nic nie osiągnęłaś w życiu, nie? Nic. Nic, po prostu oszust, przemknęłam na dobrej opinii, przez całe życie przeleciałam. Także tak, no i to ta ostatnia terapia właśnie się zbiegła z pandemią i ona była w nurcie systemowym, więc ten pan zawsze mówił, a jak z partnerką, a jak z pracą, a jak i tak leciał przez wszystkie obszary życia, aktywności, które w pandemii nie było ich za dużo i jak relacje z rodziną i tak sobie porządkowaliśmy sprawę. A umiesz być już po tych, no tak 12 lat terapii, no to takie już doświadczonko niezłe. Umiesz być dla siebie już taka łagodniejsza, czy nie bardzo jeszcze? Nie, właśnie jestem łagodniejsza i to ta pandemia mi tak pokazała, że no trzeba być dla siebie dobrym. To jest trochę straszne i takie coachingowe, ale to naprawdę mi pomaga, jak sobie powiem, że ja będę ze sobą do końca życia i nie ma sensu się dojeżdżać po prostu ciągle. Bo jak można od kogoś innego wymagać, żeby był dla ciebie dobry, jeśli ty sam dla siebie nie jesteś. No i to też, to w ogóle jest moim zdaniem taka rzecz, którą każdy sobie powinien jakoś tak zinternalizować, poczuć całym sobą, bo ludzie, wielu mam takich znajomych, którzy są właśnie bardzo źle o sobie myślą i co gorsza mówią, a jednocześnie szukają partnera. Ja sobie myślę, Jezu, człowieku, kiedyś chciałam tak koleżance pomóc, a właściwie chyba okazało się, że ją też dojechałam. Powiedziała mi, czemu ty nie zadbasz o siebie najpierw? Co ty masz do dania komuś, jak ty jesteś w takim stanie i ty myślisz o sobie tak źle? No to po co ci jest ten drugi człowiek? Oczywiście wiadomo, że po co? Po to, żeby ci pokazać, że wcale nie jest taka zła. Żeby się na nim uwiesić, nie? No tak, tylko że jak się jest dorosłym człowiekiem, to się jest dorosłym człowiekiem, a nie dzieckiem, które potrzebuje rodzica, którego będzie głaskał po głowie i mu tłumaczył, że wszystko będzie dobrze. Znaczy, fajnie jest mieć taką osobę, ja mam taką osobę i ja wiem, że to bardzo pomaga, ale jednak najwięcej musisz przekopać sama ze sobą, tak? Tak mi się wydaje. A wspierasz się jakimiś książkami, podcastami, jakąś taką pomocą naukową, czy dozujesz sobie, żeby się tak nie, wiesz, nie przeterapeutyzować, nie przepsychologizować, Na pewno jest tak, że mam trochę uczulenie na coaching i rozwój osobisty i strasznie mnie to wkurza i zawsze sobie myślę, czemu wszyscy chcą, żebym się rozwijała, a ja nie chcę się rozwijać. Ja właśnie chcę, żeby mi w tym momencie życia było bardzo dobrze. Ja w ogóle, jak uzyskam ten punkt, że będzie mi bardzo dobrze, to wtedy pomyślę, czy chcę się dalej rozwijać, czy nie. I w ogóle to całe gadanie o najlepszej wersji siebie mnie po prostu bardzo frustruje, bo no, mam takie poczucie, że muszę jednak walczyć o trochę o każdy dzień, tak? Żeby z niego wycisnąć jak najwięcej. Głowę nad wodą, to się walczy, nie? Tak. Jak się ma depresję. Ale dokładnie, ale są takie podcasty, które do mnie jakoś tak mi prosto w serduszko trafiają i to jest na przykład podcast Marty Niedźwieckiej o Zmierzchu. Ona po prostu umie tak jakoś słowa ułożyć, że to do mnie trafia i nie mam takiego poczucia, że ktoś mi tutaj robi taki coaching metodą domową. Zresztą jest ekspertką. To... Tak, ale to też jest fajne, że ja mam coś takiego, że jak przeczytam książkę, to mam poczucie, że o kurwa, ktoś to napisał, zbadał, jakiś autorytet i to ja to mam i ja sobie tego nie wymyśliłam, nie? I że jakby nie jestem sama z tym i to nie jest właśnie moja słabość jakaś albo moja wada, że tak mam, że tak coś odbieram, że tak totalnie się czegoś boję. To nie jest moja wada ani moja wina. Tylko to z czegoś wynika, tak? Tak? Najczęściej jest to jakiś schemat. I można trochę zdjąć z siebie to poczucie winy, w którym mam wrażenie, bardzo jesteśmy będąc w depresji. Tak. Poczucie winy jest gigantyczne, nie? Że okej, jak złamiesz nogę, no to raczej nikt ci nie powie, gdzie kurwa gdzie łaziłaś, no tylko powiedzą, o jej, za ile ci zdejmują gips?
Ale jak masz depresję, to weź się w garść albo... Ja właśnie dlatego dopiero w tym roku... W Portugalii byłaś, co to za depresja? Ewa, lat 37, prawie 38, zdecydowałam się wziąć zwolnienie od psychiatry, który mi zaproponował, ponieważ oni mi zawsze proponowali zwolnienie. Ja zawsze mówiłam, nie dziękuję, bo przecież... Wstyd za iść do pracy? Po pierwsze, że wstyd za nie iść do pracy, a po drugie, co to za choroba, której nie widać, wiesz? Znaczy, jak ktoś ma cukrzycę, której nie widać, to jakoś się nie kwestionuje. Ale te wszystkie choroby duszy, że tak powiem, to trudno jest je w nie uwierzyć racjonalnym ludziom. No, może tak. Szczególnie, że wiesz, że jakby no funkcjonujesz, nie? Tak. Jesteś w tej robocie. No. Tak. Ja nawet miałam takie rozmowy z różnymi znajomymi. Ostatnio czułam się, jakbym była trochę taką edukatorką depresyjną, bo oni na przykład mówili, czytałeś o tym kierowcy, który rozjechał człowieka na pasach? On podobno był na psychotropach. I mówiłam, on to chyba dobrze, że był na psychotropach. To może znaczy, że jest chory, ale się leczy. I ogólnie ja jestem na psychotropach całe swoje dorosłe życie. Jakoś nie mam takiego instynktu, żeby kogoś przejechać na pasach. Więc może to nie jest tak, że jak ktoś bierze psychotropy, to jest od razu... Może to były substancje psychoaktywne, czyli był na ostrym dopalaczu albo naćpany, a nie psychotropy. No tak, to też to są takie mylone słowa, nie? Czasami. Tak, ale też sobie myślę, że co? No może bierze psychotropy, bo się gorzej czuje, tak jak ja się czuję gorzej, czy jak ty się czujesz gorzej w różnych momentach w życiu. I może po prostu tak jak ja czy ty postanowił, że pójdzie do pracy mimo tego. No wiesz, to jakby uważam, że trzeba troszkę podchodzić z sercem bardziej, myśleć o ludziach, że to są jednak... No nikt nie chce nikogo zabić na pasach. Chyba, że chce, ale to wtedy może nie powinien być kierowcą i może powinien mieć jakieś badania wcześniej zrobione, psychologiczne, tak? Masz takie poczucie, że depresja i kryzys psychiczny, jeśli się go przechodzi, dużo uczy i oprócz tego, że jest straszny, to jednak... daje taki moment czasem zatrzymania w życiu, przyjrzenia się jakimś rzeczom, bo inaczej byśmy pędzili dalej? No to myślę, że na pewno. Bo wiesz co, ja nawet patrząc na swoje życie, to widzę, że im więcej energii wkładałam w zwalczanie choroby i w takie trochę tuszowanie, pudrowanie, że jej też, nie ma. Tak? Heheszki i śmieszki. Śmieszki, heheszki. Tym mi było po prostu gorzej. I teraz jak im jestem starsza, tym staram się łagodniej do siebie podchodzić i jak się czuję gorzej, no to mówić wprost po prostu, czuję się gorzej. Albo nie spotkam się z tobą, bo nie czuję się ciekawym towarzyszem aktualnie, towarzyszką. I wielokrotnie tak było. I teraz im jesteśmy, moi przyjaciele akurat z wiekiem stają się bardziej empatyczni i po prostu dbają o mnie, mimo tego, że ja się na przykład nie odzywam. I wydaje mi się, że ta depresja pomaga ci się zatrzymać trochę i osadzić w tym momencie, ale musisz tego troszkę chcieć, no bo nie zatrzymasz się, jeśli chcesz, żeby ona nie istniała. Jeśli mówisz, nic się nie dzieje, a to, że płaczę szóstą godzinę dzisiaj, to właściwie od 6 miesięcy coś mi wpadło w oczy, nie? W oko. Czego ci życzyć w tym 2022? O tak sobie pomyślałam na koniec. Żebym dobrze spała. O, widzisz? Małe marzenia. Nasze małe szczęście, żebym dobrze spała, żebym się wysypiała. No i żebym miała dużo cierpliwości do siebie i swoich różnych trudnych stanów. No i żebym mogła pojechać do Portugalii znowu. Tak. Latem, zimą. No taka depresja, że się po Portugaliach wozi. Już widzę te komentarze na tych Instagramach. Tak, dobrze, to niezakaźne. No to ci życzę, żebyś się wyspała i żebyś miała, właśnie cierpliwość do siebie, to jest strasznie taki deficytowy towar, nie? Tak. To ja tobie też tego życzę, bo to... Słuchaj, ja jestem w piżamodresie właśnie, tak? Mam ten odcinek w piżamodresie, więc kocham spać. Aktualnie mam taką nadmierną senność, co też nie jest wcale dobre. Nie. I spałabym po prostu jak niedźwiedź do wiosny, no ale no walczę z tym. Słuchaj, wiosna już jest za drzwiami. Tak? Tak sobie powtarzajmy. Dziękuję ci pięknie, że przyszłaś. Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.